Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny, w tym respirator, ssak elektryczny, sprzęt jednorazowy oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W celu utrzymania drożności dróg oddechowych oraz zapobiegania infekcjom należy okresowo oczyszczać drogi oddechowe pacjenta z nadmiaru zalegającej wydzieliny. Czynność ta polega na odsysaniu wydzieliny z rurki tracheostomijnej za pomocą ssaka elektrycznego. Przed przystąpieniem do wykonania toalety drzewa oskrzelowego przeprowadź kontrolę sprawności ssaka elektrycznego. Ułóż pacjenta w pozycji półleżącej na plecach pod kątem 30-45 stopni. Załóż pulsoksymetr na palec pacjenta w celu kontroli saturacji w trakcie odsysania. O ile to możliwe, wytłumacz pacjentowi zasady współpracy podczas wykonywania zabiegu. Wdech przy wprowadzaniu cewnika, przedłużony wydech przy wyjmowaniu cewnika. Przed przystąpieniem do toalety drzewa oskrzelowego przygotuj cewniki do odsysania, rękawiczki, pojemnik z wodą, czerwony worek na odpady, pulsoksymetr. Umyj i osusz ręce. Załóż rękawiczki. Połącz końcówkę drenu ssącego z cewnikiem do odsysania i załącz ssak. Ostrożnie odłącz łącznik, tak zwaną przestrzeń martwą z rurką tracheostomijną. Wprowadź cewnik do rurki tracheostomijnej na zamkniętym ssaniu do wyczucia oporu, a następnie wysuń cewnik o około 1 cm z rurki i rozpocznij odsysanie ruchem obrotowym, unikając poruszania cewnikiem w górę i w dół. Połącz ponownie łącznik, tak zwaną przestrzeń martwą, z rurką tracheostomijną. Pamiętaj, czas odsysania nie powinien przekroczyć 10 sekund, a przerwa między kolejnym odsysaniem powinna wynosić 20 sekund. W razie potrzeby powtórz odsysanie po uprzednim przepłukaniu cewnika wodą. Odłącz cewnik od drenu ssącego i wyrzuć cewnik do czerwonego worka na odpady. Przepłucz dren ssaka wodą. Połącz końcówkę drenu ssącego z nowym cewnikiem do odsysania. Oczyść usta pacjenta używając cewnika do odsysania. Po zakończonej czynności wyrzuć cewnik do czerwonego worka na odpady. Przepłucz dren ssaka wodą i wyłącz urządzenie. Wykonaj kontrolę wysycenia krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru. Usuń pulsoksymetr z palca pacjenta. Zdejmij rękawiczki, uporządkuj sprzęt, umyj ręce. Ważne! Odsysanie wydzieliny jest czynnością nieprzyjemną dla chorego, ale przynoszącą ulgę. Nie powinno być wykonywane rutynowo, a wyłącznie w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj! Zastosowane w filmie metody postępowania są wyłącznie propozycją. Każdy pacjent objęty opieką zespołu opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie uzyska indywidualne zalecenia dostosowane do własnych potrzeb.